Witajcie serdecznie, moi drodzy, to jest kolejny odcinek z Obsidio i szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać, by zobaczyć coś nowego, coś co mnie znowu zaskoczy, coś co znowu mnie przerazi, więc nie przedłużajmy, wskakujmy do gry, bo tam naprawdę dzieją się cuda. Tak jest, jesteśmy w Obsidio. W pierwszym odcinku, który nagrałem dla was na YouTubie, zagraliśmy tą pierwszą mapę, jeżeli się nie mylę, Pots Road. Weźmy więc teraz drugą, River Road. Small round down, three bedroom, two bathroom house with a small basement. Ok. Let's go. Jak sami widzieliście, jeżeli nie oglądaliście pierwszego odcinka, to do niego jak najbardziej odsyłam. Tam pokrótce tłumaczyłem, jak gra działa, co nam się przydaje, co nam się nie przydaje, co i jak wykorzystywać. Dzisiaj czy ja już słyszę jakiś dziwny dźwięk? Tutaj generalnie nie ma czasu na wypoczynek, tutaj generalnie nie ma czasu na zastanawianie się, tu po prostu trzeba działać. Tu po prostu trzeba działać, bo jeżeli nie będzie się działało dynamicznie, to bardzo szybciutko można zginąć. A jednocześnie... To nie jest fazmofobia? Ukulele. Mamy pierwszy ewidenc ducha. Słyszeliśmy ukulele, słyszymy jak coś tam... się ciągle... Mamy radio, mamy ukulele, mamy radio. Tak więc mamy już dwa ewidencje. Tutaj dzieje się to wszystko bardzo szybko, tak jak już wam mówiłem. Ja nie znam tych lokalizacji, ja do końca nie wiem, gdzie powinien... Otworzył, czyli mamy trzy ewidencje. Radio, otwierał szufladę i grał na ukulele. Dobra, zapomnę zaraz o tym, więc wejdźmy sobie do naszego dziennika. Czemu mam na zewnątrz 3 stopnie? Tak jakby jeden. Zaraz się okaże, że mamy ducha na zewnątrz. To jest niemożliwe. Dobra, po kolei. Drawers, I think. Opens drawers. Ukulele. Już mamy tylko dwa do wyboru. Hejt, koniec. Bang. Easy peasy. Mamy shade'a, moi drodzy. Chociaż ten shade chyba nie do końca odpowiada shade'owi z fazmą. Słyszeliśmy. Wydaje mi się, że on jest tutaj, wiecie? Tu jest z... Będzie minus? Chyba nie. IMF-ki nie ma. Zobaczmy jeszcze pokój obok. Zobaczcie, tu jest minus! Tu jest freezing! Tu nie. Może być na korytarzu? Absolutnie powiem wam... Nie, to jest ta łazienka. Minus 13! What the fuck? Dobra, teraz muszę jakimś cudem trafić do... Ach, tu jest mój pokój, dobra. 79. Jeszcze jesteśmy bezpieczni. Weźmy kolejne itemy. Mamy na razie szczęście, nie... Duch nie włącza... Włącza tylko radia. One są zdecydowanie mniej upierdliwe niż alarm kloki. Czy ja coś powiedziałem właśnie? Klasyczna piwnica. Gdzie to jest? Tutaj? 90, dobra. Radio tu jest? Nie, u góry. Dobra. 52. Możemy jeszcze coś wziąć, myślę. Weźmy rampod i weźmy radiator. Czy ja mam źle zbindowany ten guzik od... Mamy rentgen, dobra. I czy będziemy... I mamy też rampod, dobra. Wychodzimy. Gdzie jest wyjście? Gdzie było wyjście? Gdzie było wyjście? Ile mam? 101. No good.
Tu nie. Tu nie. Tu było wyjście. Tu i chyba tu. Trzeba odpocząć i pozaznaczać sobie wszystko. Dobra. Clues. Nie było EMF-a, nie wiem jeszcze czy Speedboxu. Radiation były. Rampod był. Freezing Temps. Alrighty. Możemy sobie, już w tej chwili nie ma to dla nas większego znaczenia, ale możemy sobie wpisać Alarm Clocks jeszcze. Coś jeszcze znaleźliśmy? Chyba nie, w sumie. Wydaje mi się, że były jakieś coś w stylu szeptów albo głosów. Tak mi się wydaje. Możemy tutaj gdzieś jeszcze zajrzeć? Chyba nie za bardzo. Słyszałem tu krok. Autentycznie słyszałem tu krok. Nie robi nic na zewnątrz. Często duchy też interakcje wchodzą na zewnątrz. Dobra. Słuchajcie, mamy jeszcze tak. Spirit Box i kamerę. Musimy poszukać orbów. To jest upierdliwa kwestia, ale niestety bez tego ani rusz. Jeżeli będą orby, będziemy musieli je palić. Ewidencje. Nazwijmy to tak. W tej grze szukamy ewidensów i zachowań ducha, tak? Mamy orba. Pięknie. Mamy orba, więc od razu możemy wziąć holy water i go tutaj spalić. Tutaj to było? Pęk. Ups, what? O. Teraz chyba się udało i już go. Tak jest, już go nie ma. I teraz tak. Ewidencje, czyli to pomaga nam w ustaleniu, jak musimy wypędzać ducha, a ten Ghost Eliminator, czyli jego zachowania, pomagają nam ustalić, jaki to duch po prostu. Mamy więc też Spirit Boxa, a Spirit Box oznacza ni mniej, ni więcej, że musimy poszukać też matrioszki, czyli laleczki, która będzie bezwzględnie potrzebna do egzorcyzmów. Czekajcie, ja wyciszę telefon, bo mi tu spamuje ktoś. Hop. Dobra. Matrioszka jest ciężka do znalezienia, bo często jest schowana gdzieś i trzeba się mocno natrudzić, żeby ją znaleźć. Ona może być tak naprawdę, z tego co wiem, praktycznie wszędzie. I czasami. O jeden, dobra, zaraz będziemy musieli się ulotnić. W razie czego mam tu hiding spot? Dobra, mamy ją. Ale dobra. Rocking chair mamy. Możemy sobie wpisać rocks the rocking chair. Bang. Czyli będziemy mieli jeszcze Spirit Box. Ghost Orby mieliśmy. Prawie wszystko. Znaczy inaczej, jak to powiedzieć? Ewidencje tego ducha są dobierane randomowo kompletnie. Za to jakby Ghost Eliminator, czyli jego zachowania, są zgodne z opisem każdego ducha, tak? Jak mamy tutaj na przykład Shade, że ma bardzo często rocking chair, Dino Toy często przesuwa i dzwoni telefonami. Nie słyszeliśmy ani jednego, ani drugiego nie mieliśmy. Rocking chair mieliśmy raz. Nie uncommon, no czyli nieczęsto włącza światła, radia, alarmy. Pisze na lustrach. Jest disembodied breathing. Może to było to, co słyszeliśmy. Jest tu jeszcze coś. Ukulele mieliśmy. Knock paintings off walls. Turn on of oven, kettle, TV. Open drawers, open closed doors. Blow out candles.
To musiało być w takim razie to. Disembodied breathing. Bo to słyszeliśmy zdecydowanie. Dobra, mamy 65. Spirit box mi już niepotrzebny. Muszę teraz tak, laleczkę zanieść do Ghost Roomu. To na pewno. I teraz musimy sprawdzić, co jeszcze potrzebujemy. Holy water i candle. Holy water. Candle weźmiemy za drugim przysiadem, że tak powiem. Na szczęście mamy bardzo blisko do tego Ghost Roomu. Tu możemy zamknąć. Holy water. Matrioszka. Holy water i to tam było? Shade. Candle. Teraz tak. Myślę, że ponieważ mamy te takie, a nie inne ewidencje. Zobaczcie, jaką mamy listę. Statuetkę Jezusa musimy tam na pewno wziąć też. Bez dwóch zdań. Ale jakiś taki faktycznie mało ten duch aktywny, taki shade'owy, bym powiedział. Poza tym, że radio włącza, to nie robi tu jakichś niesamowitych rzeczy. Może ma coś wspólnego z shade'em z Phasmo. Dobra, czy mamy coś jeszcze do zrobienia? Find the doll with the spirit box. Mamy. Everyone in our team needs to take anti-radiation pill musimy wziąć, bo mamy radiację. Throw holy water onto the ghost orb. Zrobiliśmy to. Zrobiliśmy też Jezusa, czyli tą krzyż z Jezusem. Light at least 3 candles in the house. Czyli musimy zapalić przynajmniej 3 świeczki. Gdzie są jakieś świeczki? Mam 94%. Tu jest. Jest gdzieś jeszcze. Tu mamy 3. Są gdzieś jeszcze. Dobra, zapalmy więcej. W razie gdyby duch bardzo chciał nam je zdmuchnąć. Nie wiem, czy może. Nie mam pojęcia. No i generalnie... O-o! Chyba to jest zły duch. Czy nie? Czy dobry? On powinien mieć taką formę? Cienia? Takiego? Może ma taką? Uff, chyba dobrze wszystko. Przez chwilę zwątpiłem, bo słyszałem, że jeżeli ducha nie masz się wybranego, to wtedy on ma postać jakiegoś cienia, ale tym razem chyba... Zaraz zobaczymy zresztą, czy coś pominęliśmy? Nie, wszystko świetnie. One, shade, wszystkie te mieliśmy zaliczone, nic nie pominęliśmy, więc... Tak to, moi drodzy, wygląda. Ja jakieś mam takie wrażenie, że ten shade faktycznie był spokojny, bo nawet w tej poprzedniej pierwszej grze tam działo się cały czas coś. Tu rzucane talerze, tutaj noże w ścianie, tu spadające butelki, prezenty. Tego było mnóstwo. Tutaj ten shade, może faktycznie shade jest tak jak w Phasmophobii duchem, nieśmiałym. Moi drodzy, dla tego shade'a zostawcie łapeczki w górę, dajcie subskrypcję. Wpadajcie na Discorda i na Twitcha, zostawiam wam linki w opisie jak zawsze, a my słyszymy się już w następnym nagraniu, trzymajcie się cieplutko.